Dzisiaj reprezentacja Fanimani jest w składzie rozszerzonym, dwuosobowym. Przeważnie webinary Fanimani prowadziłem sam. Dzisiaj jest z nami również Gabi, która jest naszym, można powiedzieć, szefem marketingu, tak? O, dziękuję. No, tak. No, tak. Dołączyła do nas niedawno i jeśli będziecie mieć pytania, to myślę, że też chętnie się swoją wiedzą marketingową i doświadczeniem podzieli. Witam Was wszystkich na dzisiejszym webinarze. Dzisiaj będziemy mówić o zakupach świątecznych i o sezonie na darowizny z tym związanego, co się jak gdyby łączy w związku z serwisem Fanimani i z darowiznami od zakupów online. Jeszcze raz tylko powiem, że webinar jest nagrywany i nagranie będzie dostępne i na naszym YouTubie, i na naszym Facebooku, i na naszej grupie fundraiserze Fanimani, do której też serdecznie zapraszam. I zaczynamy. Największy sezon zakupów internetowych, czyli końcówka roku związany ze świętami, ale to też jednocześnie jest okres, w którym ludzie są bardziej skłonni, bardziej chętni do pomagania, są bardziej wrażliwi na takie komunikaty związane z pomocą. I to jest też okres, w którym można by powiedzieć najłatwiej zachęcić do tego, żeby ludzie Wam pomagali również właśnie w taki sposób, jak przy okazji zakupów w internecie. Jak ten rok wygląda, wszyscy wiemy. Rok zaczął się spokojnie i od marca już było troszeczkę inaczej. Ja Wam mogę powiedzieć, że nasze statystyki pokazują, że kwiecień w tym roku był kompletnie inny niż w roku zeszłym. Można powiedzieć, że tych darowizn było co najmniej chyba dwa razy więcej niż w poprzednim roku. I tak samo ten okres świąteczny myślę, że też będzie dużo mocniejszy ze względu na obecną sytuację i tak na dobrą sprawę to, że centra handlowe są zamknięte, więc ludzie się przerzucili do zakupów internetowych. A dodatkowo nadchodzi ten okres świąteczny, więc ta wrażliwość jest większa, ale zrobiliśmy ostatnio takie badanie, taką analizę danych, które organizacji, które z nami pracują już od jakiegoś czasu, od minimum 3 lat. Jak się okazuje, ten okres świąteczny jest dla tych organizacji, które najwięcej zebrały już na Fanimani, ten okres świąteczny jest okresem, kiedy oni pozyskują najwięcej wspierających, ale tak na dobrą sprawę, patrząc na liczbę i wartość darowizn w ciągu całego roku, to ten okres świąteczny nie jest dla nich największy. Czyli w skrócie mówiąc, w okresie świątecznym najłatwiej jest pozyskać wspierających przy okazji zakupów ze względu na to, że jest dużo zakupów i ze względu na tą większą wrażliwość, ale trzeba myśleć o tym, że pozyskujecie osoby, które będą Was wspierać cały rok. Nie myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby to były osoby, które przy okazji tych zakupów świątecznych, tylko trzeba przy okazji tych komunikatów również mówić o tym, że to nie jest tak, że to tylko te zakupy świąteczne, ale zacznijcie z tymi zakupami świątecznymi i wspierajcie nas przez cały rok, po prostu mając zainstalowaną przypominajkę, która automatycznie będzie o tych zakupach przypominać. Właśnie. I to wiąże się z tym, że ta jedna osoba w ciągu roku wydaje mniej więcej niecałe 3000 zł na zakupy w internecie. I to oczywiście są statystyki za rok poprzedni, 2019. Podejrzewam, że w tym roku to będzie 20-30%, a może i więcej jeszcze, to przekłada się na to, że jedna osoba, która Was wspiera przy okazji zakupu w internecie, to jest 71 zł i 25 groszy darowizny. Oczywiście to się gdzieś tam sukcesywnie zmienia w zależności od tego, jak duże są zakupy, ale też dla każdej organizacji to jest troszeczkę indywidualne, bo macie w swoim gronie osoby, które z różną częstotliwością i z różną wartością te zakupy robią, ale średnia wygląda w ten sposób, czyli jedna osoba, można powiedzieć, że jest warta 71 zł i 25 groszy w darowiznach. Black Friday, który przez wiele osób jest uznawany za to, że to Black Friday w Polsce, to nie jest takie Black Friday, jak powinno być, ale myślę, że to się zmienia bardzo na plus, że też rynek się uczy tego, że no już takie rzeczy jak, nie wiem, podniesienie cen miesiąc wcześniej i opuszczenie później na Black Friday już nie przejdą. Rynek się uczy, więc nie zmienia to też tego, że w zeszłym roku ten Black Friday był jednym z najlepszych dni w roku, tak? Czyli w ciągu jednego dnia prawie na 5,5 tysiąca złotych powstało darowizn. Oczywiście 5,5 tysiąca złotych w ciągu jednego dnia. Jeśli sobie porównamy to do jakichś ogromnych zbiórek, to oczywiście nie jest to dużo, ale pamiętajmy, że to są pieniądze, na które nikt więcej nie dołożył, tak? Czyli osoby, które Was wspierają, nie wyciągnęły tych pieniędzy z własnych portfeli, tylko po prostu robiły to, co i tak robią, to, co i tak kupują, po prostu robią zakupy online z dodatkową opcją, czyli Fanimani i tym kliknięciem aktywuj darowiznę. I teraz przejdźmy może też do tego, jak mówić o tych darowiznach.
Nie ukrywam, że to jest temat, który wraca jak bumerang, więc pewnie będą pytania się pojawiać i teraz, i później. A my widzimy, że każda organizacja troszeczkę inaczej mówi o tym, jak korzystać z Funny Money. Ja dzisiaj chcę wam o tym powiedzieć, jak najprościej przedstawić Funny Money, po to, żeby taka osoba faktycznie jak najszybciej stała się takim wspierającym. To jest tutaj najważniejsze, o czym komunikować, o czym mówić. Przede wszystkim w tych komunikatach, które widzimy, które pojawiają się, my gdzieś tam patrzymy, co wrzucacie do internetu, jak mówicie o Funny Money, pojawiają się różnego rodzaju propozycje typu wejdź na Funny Money, załóż konto, wybierz naszą organizację, albo wejdź na Funny Money, zarejestruj się, a potem wybierz organizację, albo wejdź na Funny Money, wyszukaj naszą organizację. A tak na dobrą sprawę to jest dużo, dużo prostsze, czyli po prostu wszędzie, gdzie wrzucacie informacje o Funny Money, wrzucajcie po prostu linka do waszego profilu na Funny Money. To jest właśnie przykładowy profil jednej z organizacji i te profile są miejscem, gdzie my też patrzymy na ten ruch, analizujemy ten ruch i dbamy o to, żeby ta konwersja, można powiedzieć tak fachowo, żeby jak najwięcej z tych osób, które wejdą na tę stronę, stało się waszymi wspierającymi. Dlaczego mówię o tym profilu? Dlatego, że tak na dobrą sprawę tutaj jest najważniejsza akcja, która powoduje, że te średnio 71,25 zł będzie do was trafiać. Najważniejsza akcja to jest właśnie instalacja przypominajki, dlatego że osoby, które mają przypominajkę, robią średnio 5 razy więcej darowizn. No bo nikt nie będzie się uczył nazw 1200 sklepów, albo nie wiem, przeglądał listy sklepów, zapamiętywał sobie te najważniejsze, w których robi zakupy, bo niestety wiemy i czasami dostajemy takie zgłoszenia, że zapomniałem o Funny Money, wszedłem na stronę sklepu, nie miałem przypominajki i zrobiłem zakupy, czy da się z tego jeszcze zrobić darowiznę? Przykro mi, nie da się. Taka jest niestety odpowiedź. Jeśli ktoś nie kliknie aktywuj darowiznę, to nie da się tego już cofnąć, tak? Czyli jeśli ktoś wejdzie do sklepu, nie będzie miał przypominajka, która działa w ten sposób, że po prostu pojawi się ten komunikat, tutaj możesz podarować darowiznę i ktoś nie kliknie tego komunikatu, nie aktywuje darowizny, to niestety później nie da się nie zrobić. Dlatego ja zachęcam was do tego, żeby jeśli mówicie o Funny Money, zawsze kierować po prostu na profil organizacji na Funny Money. Możecie sobie tą nazwę skrócić, jeśli jesteście administratorem profilu na Funny Money, to możecie tam wejść w ustawienia i sobie tą nazwę skrócić, jeśli na przykład jest bardzo długa i wtedy podać, nie wiem, funnymoney.pl łamane przez pach czy otwarte klatki, bo wiem, że mają takie krótkie nazwy. Jeśli na przykład rozmawiacie z kimś telefonicznie, czy też będzie wam samym łatwiej zapamiętać i wpisać chociażby w wiadomości, jeśli ktoś do was napisze, wpisać w wiadomości funnymoney.pl łamane przez jakaś skrócona wasza nazwa. Wtrącę, albo ta nazwa może być identyczna jak nazwy profili na Facebooku czy Instagramie, bo w Instagramie też często są nazwy skrócone, czy hashtagi są do tego podpięte, więc to można wszystko ładnie połączyć. O, myślę, że to jest bardzo fajna sugestia, bo wtedy też będziecie mieli do zapamiętania jedną nazwę, jeden skrót i tylko zmieni się ten początek, czy to Instagram, czy to Facebook, czy to Funny Money. Jak mówi się o darowiznach od zakupów? Tak ogólnie, tak można powiedzieć, że z lotu ptaka, czy jak gdyby nie tłumacząc, nie mówiąc o tych technikaliach, zanim powiecie o tych technikaliach. Czyli że to pomagasz jednym kliknięciem, bo tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś jest zalogowany na Funny Money i ma przypominajkę, no to logowanie na Funny Money działa, można powiedzieć, tak jak na Facebooku. Jak już się raz zalogujecie, to później szukacie, gdzie się można wylogować. Ale jak się raz zalogujecie na Funny Money i nie wiem, nie czyścicie historii przeglądarki, to jest tak jak na Facebooku, cały czas jesteście zalogowani i w momencie, gdy klikniecie aktywuj darowiznę, to jest to jedno kliknięcie, od razu jesteście przekierowani z powrotem do sklepu. I tak to można tłumaczyć też waszym wspierającym, że jest to po prostu jedno kliknięcie. Zainstalujecie przypominajkę, i wtedy tylko jedno kliknięcie was dzieli od tego pomagania. Oczywiście, jeśli ktoś na przykład nie ma założonego konta, to ta osoba wpadnie w proces zakładania konta czy logowania się, ale to jest tylko i wyłącznie za pierwszym razem, bo później nie będzie musiała tego powtarzać. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby nawet takich kwestii nie poruszać tym, co mówicie, co przekazujecie waszym darczyńcom, dlatego że to jest coś, co i tak zostaną po prostu poprowadzeni. A jeśli w komunikatach od was zaczną się pojawiać informacje o tym, że zainstalujecie przypominajkę, później będziecie zakładać konto, później będziecie się logować i tak dalej, no to automatycznie ten proces będzie się jawił jako skomplikowany, mimo tego, że on tak jest prosty, bo można konto założyć Facebookiem, czyli też kolejnym takim jednym kliknięciem,
ale już ten komunikat będzie się jawił jako skomplikowany. A w momencie, gdy będziecie przedstawiać tylko jedno, że to jest jedno kliknięcie, no to jest to proste, okej, proste. I ktoś wejdzie, zobaczy, okej, zainstaluje tą przypominajkę. Często się zdarza tak, bo my to też widzimy, że ludzie instalują przypominajkę, ale zakładają konto po iluś tam dniach. W momencie, gdy faktycznie przechodzą na zakupy i dostają komunikat, że jeśli założysz konto, to będziesz miał podgląd ze swoich darowizn, będziesz mógł zobaczyć ich status i tak dalej, to w tym momencie dopiero zakładają konto. Więc tak czy inaczej, jakby wpadają w ten proces założenia konta i wtedy też mają oczywiście cały czas waszą organizację wybraną do wspierania. Druga rzecz to, o czym mówiłem, że ten sezon teraz, sezon świąteczny dużej wrażliwości, łatwiej zachęcić do pomagania, ale z tą świadomością, że każdy zakup się liczy. Czyli to jest tak, że są zakupy świąteczne i super, pomagajcie nam przy okazji zakupów świątecznych, ale to działa cały rok. To nie jest tak, że to się wyłączy po zakupach świątecznych. To działa cały rok i każde wasze zakupy, bez względu na to, czy nie wiem, kupujecie karmę dla zwierząt, czy jakąś elektronikę, czy nie wiem, mam nadzieję niedługo robicie rezerwacje na Bookingu, czy też nie wiem, robicie zakupy do swojej firmy jakichś materiałów, to cały czas to działa. Krystian właśnie bardzo ważną powiedział, że to nic nie kosztuje, tak? Czyli ja też zaraz za chwilę powiem troszeczkę o takich kwestiach technicznych, które też myślę, że pomogą wam w tłumaczeniu tym, dlaczego to nic nie kosztuje. I trzecia taka rzecz do tych ogólnych komunikatów, że to jest proste dzięki przypominajce. To oczywiście tak, no jak ktoś tak jak ja siedzi w tym cały czas, to później zapomina o takich podstawowych komunikatach, jak to nic nie kosztuje, czyli jak gdyby nie wyciągacie tych pieniędzy od siebie, tylko to są trzy strony i każda z nich jest wygrana, tak? Czyli jest ten wasz darczyńca, który wam pomaga, jest sklep internetowy, który ma zakup i na tym też zarabia, dzięki temu się utrzymuje i może cały czas uczestniczyć w programie. I jest oczywiście też, jesteście wy, jesteście organizacja, która jest beneficjentem tego połączenia, które zaistniało dzięki FunnyMoney. Co darczyńca ma zrobić od strony już tak dalej technicznej, czyli w tych komunikatach, których mówicie, można powiedzieć, że pomagacie jednym kliknięciem, oczywiście, Krystian, słusznie zauważyłeś, nic to nie kosztuje, pomagacie jednym kliknięciem i z każdych waszych zakupów część może trafić do nas, do naszej organizacji. I jak to technicznie powiedzieć? Wejdźcie na nasz profil i zainstalujcie przypominajkę, czyli tak na dobrą sprawę tylko dwie rzeczy, z czego potem tak na dobrą sprawę działa to jedno kliknięcie. Czyli żeby w ogóle ktoś zaczął was wspierać, to wystarczy, że zainstaluje przypominajkę. W momencie, gdy on instaluje tą przypominajkę z waszego profilu organizacji, automatycznie będzie w tej przypominajce widział logotyp waszej organizacji, czyli to będzie dodatkowa zachęta dla niego, że on wchodzi na jakiś sklep, idzie na jakieś zakupy, i widzi tutaj logo waszej organizacji, wie, kogo może w ten sposób wspierać. I teraz przede wszystkim dla tych, którzy dopiero zaczęli z FunnyMoney, jak pozyskać tych pierwszych darczyńców, myślę, że ważne jest tutaj to, ja w to też głęboko wierzę, że trudno jest wytłumaczyć komuś coś, jeśli samemu nie miało się z tym doświadczenia. Dlatego ja was zachęcam do tego, żebyście to wy sami byli pierwszymi darczyńcami, żebyście sami zainstalowali tą przypominajkę i korzystali po prostu z FunnyMoney i wtedy tak na dobrą sprawę będzie wam łatwiej o tym mówić, a jeśli na przykład wy sami nie jesteście osobą, która robi zakupy w internecie, to może poszukajcie jakiegoś znajomego albo innej osoby w waszej organizacji, która jest, powiedziałbym, zakupowym freakiem, lubi robić zakupy przez internet albo po prostu je robi nawet w niewielkim wymiarze i zacznie korzystać z tego i to będzie wasze źródło takich podstawowych informacji. Najpierw przekonajcie się samemu, jak to działa, żeby móc później łatwiej tłumaczyć darczyńcom. I tutaj, krok po kroku, jak wejdziecie sobie na funnymoney.pl, łamane przez start, ja od razu udostępnię mój ekran i wam to pokażę, bo to wszystko sobie jest dostępne. My w zeszłym miesiącu, tutaj jest coś takiego jak pierwsze kroki, funnymoney.pl, łamane przez materiały, i tam, tutaj jest coś takiego jak pierwsze kroki. Z pierwszych kroków jest film, do którego obejrzenia też zachęcam, ale tutaj jest coś takiego jak lista. I to jest lista zadań, ja to nazwałem taka lista zadań do wydrukowania, do zrobienia. I to jest lista, która możecie sobie pobrać w wersji damskiej albo w wersji męskiej. Ja sobie wybiorę tą opcję wersji dla mnie. I to jest lista, która tak na dobrą sprawę możecie sobie to wydrukować, mieć to przed sobą i razem z tą listą przejdziecie krok po kroku wszystkie najważniejsze informacje, które dotyczą FunnyMoney i wszystkie kroki, które należy zrobić, żeby pozyskać pierwszych darczyńców.
Ja to się śmieję, że to jest taka lista rzeczy do zrobienia, ale to są i z jednej strony takie podstawy, i z drugiej strony takie rzeczy, które wyjaśniają mechanizm działania Fanimani. To są dwie strony, z czego podejrzewam, że połowę z tych rzeczy jesteście w stanie w 15 minut odhaczyć i tak na dobrą sprawę dużo szybciej poznacie odpowiedzi na pytania, które się pojawiają w związku z działaniem Fanimani i będziecie też przygotowani na pytania od darczyńców. Fanimani.pl łamane przez start, tam jest ta lista do pobrania, do czego bardzo zachęcam. Kim są pierwsi darczyńcy? Na początek oczywiście to też znajdziecie w tej liście. Pomyślcie o 10 osobach, które wam przychodzą do głowy, które robią zakupy w internecie, o pierwszych 10 osobach, które możecie po prostu zaprosić do Fanimani. Wysłać im po prostu linka do waszego profilu. Słuchaj, wejdź, zobacz jak to działa, zainstaluj tą przypominajkę i zobacz, czy możesz w ten sposób nas po prostu wspierać. Plan do 20 grudnia, żeby było trochę więcej konkretów, a nie tak ogólnie. Co nas czeka, tak na dobrą sprawę, od tego tygodnia, począwszy od, można powiedzieć, wczoraj, przez najbliższe 2-3 tygodnie, to jest szczyt zakupów w internecie. Warto ten czas dobrze wykorzystać i tu są takie najważniejsze daty, o których warto pamiętać. Najbliższy piątek jest Black Friday. Black Friday, czyli no ten szczyt zakupów wyprzedaży, w tym roku jest on tym bardziej inny, że pozamykane są centra handlowe, więc to wszystko, co kiedyś ludzie też robili, co kupowali w marketach, przenieśli się z tym do internetu. Więc to jest ogromna okazja dla was, żeby po prostu skorzystać z tej okazji, dotrzeć z informacją, że przy okazji zakupu w internecie można was wspierać. Piątek 27 pojawi się na profilu Fanimani taki specjalny post przygotowany dla wszystkich organizacji, które korzystają z Fanimani do udostępnienia. Możecie go po prostu zabrać z profilu Fanimani, udostępnić u siebie, dopisać jedno słowo czy dwa słowa, albo wstawić link do waszego profilu po prostu na Fanimani i po prostu udostępnić. To będzie post po prostu zachęcający do tego, żeby pomagać przy okazji Black Friday'owych zakupów. Oczywiście możecie zrobić coś już dzisiaj i już jutro, czyli zrobić jakąś taką zapowiedź. Słuchajcie, czy wiecie, że zbliża się Black Friday? Pamiętajcie o tym, że każde wasze zakupy w internecie w tym dniu, ale nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok również, to jest okazja do tego, żeby dać nam kawałek z tych waszych zakupów, podarować i was to nic nie będzie kosztować. Kolejny dzień, 30 listopada, można by powiedzieć, że to jest taki właśnie ostatni dzwonek dla tych, którzy kupują mikołajkowe prezenty na 6 grudnia. To tradycja, która pewnie w różnych regionach Polski różnie jest obchodzona, ale można to też w ten sposób przedstawić, że to jest taki ostatni dzwonek na te kołajkowe zakupy oraz oczywiście okazja do tego, żeby przy okazji tych internetowego szaleństwa zakupowego pomagać waszej organizacji. Za chwilę wam powiem, gdzie i jakie materiały możecie do tego znaleźć, bo tych materiałów jest dużo. 1 grudnia przypada Giving Tuesday, czyli dobroczynny wtorek, taka międzynarodowa inicjatywa, pewnie niektórzy z was są z tym zaznajomieni. Ja myślę, że to jest doskonały moment, żeby powiedzieć wszystkim wspierającym, nie tylko tym, którzy wspierają was przy okazji zakupów w internecie, dziękuję, po prostu dziękuję. Dziękujemy, że wpłacacie nam darowizny, że jesteście z nami, że jeśli potrzebujemy waszej pomocy, nie wiem, przewiezienia czegoś czy czegokolwiek innego, dziękujemy, że nam pomagacie, dziękujemy, że macie zainstalowaną tą przypominajkę i pomagacie nam przy okazji zakupów. Dziękujemy i tutaj zróbcie sobie może listę, za co możecie podziękować. To jest coś, co jest bardzo ważne, żeby też waszym darczyńcom podziękować za to, że z wami są, zwłaszcza, że ten czas teraz jest dosyć wymagający. I tak na dobrą sprawę później, czyli od 2 grudnia do tego 20 grudnia, gdzie te zakupy świąteczne już troszeczkę wygasają, co 2-3 dni, zachęcam do tego, żeby to było naprawdę tak często, co 2-3 dni, bo pamiętajcie o tym, że jak wrzucacie posta na Facebooka, to nie zobaczy go 100% waszych obserwujących, tylko zobaczy go, nie wiem, 10%, 20%, a być może jeszcze mniej, dlatego że sklepy czy różne biznesy w tym czasie też walczą o uwagę waszych obserwujących i tych komunikatów w social mediach jest dużo więcej. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby powtarzać ten komunikat co 2-3 dni, mówić na różne sposoby, mówić o Fanimani, dlatego że raz, nie wszyscy go zobaczą, dwa, jeśli na przykład publikujecie posta o godzinie 10 rano, a ktoś o godzinie 10 wieczorem dopiero przegląda Facebooka,
no to nie zobaczy, bo w ciągu dnia nazbierało się tyle komunikatów, że ten wasz komunikat może po prostu do niego nie dotrzeć. Tak daleko może się nie zeskrolować na tym swoim, na tej swojej tablicy. I możecie mówić o dwóch rzeczach. Kalkulator dobroczynności, który za chwilę wam pokażę, oraz kampania Taka okazja do pomagania. I w tych materiałach znajdziecie tutaj właśnie materiały. Grudzień, mamy jeszcze listopad, ten listopad też jeszcze zostawiam, bo w tym listopadzie znajdziecie właśnie informacje o Black Friday, ale już w grudniu jest komplet materiałów do publikowania, tak na dobrą sprawę, tu macie konkretne daty, które, kiedy warto taką rzecz rzucić, możecie oczywiście tą datę sobie zmienić, macie gotowy tekst, możecie pobrać grafikę z waszym logotypem. Tu jest właśnie taka okazja do pomagania, tak? Czyli góra prezentów i to jest okazja do pomagania, a w treści posta jest wyjaśnienie tego, jak to działa. Zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy tutaj wybierzecie waszą organizację, żeby pobrać te materiały, no to tutaj jest od razu link do waszego profilu, tak? Tutaj mam wybraną organizację Koci Pazur i od razu jest w tej treści link, czyli macie taki gotowy materiał, który możecie wrzucić. I tych materiałów jest bardzo dużo, możecie wybrać to, co wam najbardziej pasuje. Tutaj jest materiał do promocji kalkulatora. On jest dostępny na funnymoney.pl, łamane przez kalkulator. To jest taka kampania uświadamiająca to, że każdy zakup, zwłaszcza ten świąteczny, może mieć dzięki funnymoney taką dobroczynną moc. Ktoś po prostu tutaj wchodzi, wybiera sobie, w jakim przedziale zrobi zakupy, no i tutaj zobaczy informację. Ja mam wybraną organizację, więc automatycznie się tutaj podstawia wybrana organizacja i zobaczę taką informację zachęcającą do tego, żeby po prostu zainstalować przypominajkę i pomagać wam przy okazji zakupów. Jak mogę ciebie, Gabi, prosić o zanotowanie jednej rzeczy, żeby tutaj od razu w tym linku pojawiło się też ID organizacji. Wtedy jak wy rzucicie takiego linka z identyfikatorem organizacji, no to automatycznie zostanie podstawiona ta wasza organizacja i tutaj będzie nazwa waszej organizacji. To w materiałach później po webinarze zmienimy. I to jest grudzień, materiały listopadowe, materiały do promocji kalkulatora znajdziecie w kategorii kalkulator. Tu są akurat dwie takie grafiki i tutaj w kategoria kampanie promocyjne znajdziecie grafiki pod tytułem Taka okazja do pomagania. Zakupy z dostawą do domu, tutaj takie bardziej ogólne, prezenty pod choinkę oczywiście. Tutaj też bardziej ogólne zakupy dla pili. No tutaj tak na dobrą sprawę możecie wybrać, co najbardziej wam pasuje, co najbardziej wam odpowiada. Możecie wybrać i czy to wysłać mailem, wrzucić na Facebooka, na Instagrama. Właśnie dla osób, które korzystają z Instagrama, gdzieś tutaj była taka kategoria Instagram, w kategorii social media są takie grafiki również do stories na Instagramie, czy to w sumie na Facebooku też są stories, więc tutaj znajdziecie taką kategorię jak stories, tak jest. To są materiały do promocji, właśnie przypominaj. Ważne pytanie, które się pojawia podczas, czy może się pojawić, jak ktoś będzie chciał was wspierać, jak działa przypominajka, a jak działa aplikacja mobilna. Jedna z rzeczy, która się często pojawia, one działają inaczej. Trzeba mieć tego świadomość. My zachęcamy do instalacji przypominajki, dlatego że mimo wszystko widzimy, że i tak większość zakupów odbywa się poprzez komputer. Często jest tak, że ludzie wyszukują produktu na urządzeniu mobilnym, ale żeby lepiej zobaczyć zdjęcie, żeby przyjrzeć się bliżej, to mimo wszystko otwierają komputer i patrzą na ten komputer, zanim robią zakupy. Ale te dwie rzeczy, przypominajka oraz aplikacja mobilna, działają w kompletnie inny sposób. Działają w inny sposób, dlatego że na aplikacji w przeglądarkach mobilnych nie da się na ten moment zrobić w ten sposób, żeby w momencie, gdy otworzymy sobie swoją własną przeglądarkę, czy to, nie wiem, Safari na iPhone'ie, czy Chroma na Androidzie, czy Firefoxa na Androidzie, nie da się zrobić tak, żeby tam się pojawiła przypominajka. Gdzieś tam się da, ale nie jest to rozwiązanie, które jesteśmy w stanie po prostu przedstawić wszystkim. W najbardziej popularnej przeglądarce na urządzeniach mobilnych, czyli w Chromie, nie ma takiej możliwości. Aplikacja mobilna działa w taki sposób, że jest to po prostu aplikacja zakupowa, czyli ktoś po prostu musi odpalić aplikację, żeby przejść do sklepu i żeby ta darowizna została naliczona. Przypominajka działa automatycznie, czyli jak ktoś wyszukuje produktu, to zobaczy informacje w wynikach wyszukiwania. Jak ktoś wejdzie na stronę partnera, to też zobaczy informacje o tym, że w tym sklepie może podarować darowiznę. I teraz jak to działa technicznie? Przygotowałem dla was taki schemat, który myślę, że pomoże wam również zrozumieć to, jak
taka technologia trochę się kryje za Funimani, bo to jest oczywiście jedno kliknięcie dla użytkownika, ale za tym dzieje się troszeczkę więcej. I ktoś ma przypominajkę, albo wszedł na stronę Funimani, aplikacji, kliknął aktywuj darowiznę w aplikacji mobilnej czy na przypominajce i co się dzieje? Przechodzi do sklepu internetowego razem z taką informacją dodatkową, dzięki której my jak gdyby zapisujemy to kliknięcie w naszym systemie po stronie Funimani, ale również przechodząc do sklepu idzie ta informacja do tego sklepu, że jeśli ten użytkownik zrobi zakupy, no to informacja o tej transakcji powinna wrócić do Funimani. Dalej tak na dobrą sprawę użytkownik nie widzi w żaden sposób tej informacji, ona jest w tle przysyłana, jest to komunikacja w tle pomiędzy partnerami a Funimani. Robi zakupy tak jak zwykle i otrzymuje potwierdzenie, że takie normalne potwierdzenie ze sklepu, tak jak zawsze dostaje i nie zobaczy tam informacji o darowiźnie. Ta informacja o darowiźnie się pojawia dopiero później i pojawia się na koncie Funimani. Co też jest ważne, bo czasami pojawiają się pytania, czy co ja muszę kliknąć w sklepie, żeby ta darowizna się naliczyła. W sklepie nic nie trzeba kliknąć. Zanim przejdziemy na zakupy, trzeba kliknąć aktywuj darowiznę. Co dalej się dzieje? W momencie, gdy te zakupy zostały zrobione i ta informacja została gdyby przez partnerów odnotowana, no to wraca ta informacja do systemu Funimani i dzięki temu później ta informacja trafia na konta użytkowników i na konta wasze, na konta organizacji, czyli wy widzicie te darowizny, jak również użytkownik, który skorzystał z Funimani i zrobił zakupy, też widzi te darowizny. Ale niestety są technologie, które przeszkadzają i kiedy może ta informacja się zgubić. Jeśli zdarzy się sytuacja taka, że ktoś wejdzie do sklepu, ale później na przykład wyjdzie z tego sklepu, pójdzie, nie wiem, do jakiegoś innego serwisu, kliknie w jakąś reklamę, która kieruje też do tego samego sklepu, to już ta informacja zostanie zagubiona. Drugi przypadek, gdzie ta informacja zostanie zagubiona? Jeśli ktoś korzysta na przykład z rozwiązań typu Adblock, blokujących reklamy czy ghostery, to są technologie, które blokują również tą komunikację. Efekt jest niestety taki, że ta informacja nie zostanie przekazana, w związku z tym nie może też wrócić do Funimani i darowizna nie zostanie po prostu naliczona. Warto mieć tego świadomość. Ja też później powiem, jak temu można zaradzić. I co jest ważne, zanim ta informacja pojawi się u użytkownika, czy też na koncie waszej organizacji, może minąć od 1 do maksymalnie 7 dni. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że czasami pojawiają się pytania, zrobiłem zakupy i nie widzę darowizny. Okej, a kiedy pan czy pani zrobili zakupy? 10 minut temu. No niestety tak szybko to nie działa jeszcze. Być może kiedyś będzie. Ale na ten moment jest to tak, że ta informacja o darowiźnie pojawia się na następny dzień, a maksymalnie w ciągu 7 dni. Większość tych informacji pojawia się w ciągu pierwszych 2 dni, a maksimum jest takie 7-dniowe. Jeśli ktoś korzysta z takich dodatków właśnie jak Adblock czy Ghostery, to automatycznie po prostu zobaczy taką informację, wchodząc na Funimani, zobaczy taką informację, że może sobie zainstalować taką białą listę partnerów i wtedy po instalacji takiej białej listy partnerów jak gdyby będzie zabezpieczony przed utratą tej informacji o darowiźnie. Co jest ważne, że tu nie wystarczy dodać Funimani do Adblocka, a konieczna jest instalacja białej listy partnerów. Ja wam mogę nawet pokazać, jak to działa. Musiałbym tylko włączyć sobie rozszerzenie, które właśnie używam do takich testów. O, tu jest takie rozszerzenie Ghostery, które działa w bardzo podobny sposób, jak nie wiem, jakiś Adblock czy coś takiego i wejdę sobie na moje wsparcie. To jest coś, o czym tak na dobrą sprawę wy nie musicie o tym mówić nigdzie, ale warto mieć tego świadomość. Nie musicie o tym mówić, dlatego że ta informacja gdyby pojawi się automatycznie, ona widzę, ja ją ukryłem wcześniej, dlatego ona tutaj mi zniknęła. Zaraz zobaczymy, czy po przejściu do partnera się pojawi. W każdym razie nie musicie o tym mówić, dlatego że ta informacja pojawia się automatycznie. W tej chwili już ją wcześniej ukryłem, kliknąłem ukryj i ona mi się pojawi na następny dzień. W razie czego możecie wejść na pomoc, wpisać Adblock i tam zostaniecie poprowadzeni przez całą ścieżkę, czy użytkownik zostanie poprowadzony przez całą ścieżkę. Kwestii technicznych tyle. Jeśli chodzi o te wszystkie materiały, które my dla was mamy do wykorzystania w najgorętszym okresie zakupów i darowizn zakupów, to oczywiście najważniejsze funimani.pl łamane przez materiały. Tam znajdziecie wszystko, tak na dobrą sprawę, wszystkie te pozostałe 3 linki, które są pod spodem, też znajdziecie wchodząc na materiały.
ale tak na szybko start, tam znajdziecie tą listę rzeczy do zrobienia, kalendarz, właśnie kalendarza nie pokazałem, ale kalendarz to jest miejsce, gdzie znajdziecie informacje o nadchodzących okazjach zakupowych i to jest kalendarz tak na dobrą sprawę na cały rok. I on pozwala planować komunikację. On pozwala planować komunikację, dlatego że pamiętajcie też o tym, że zakupy w internecie wiążą się z logistyką. Czyli ja dzisiaj robię zamówienie, ale jest to zamówienie, które tak na dobrą sprawę potrzebuje jakiś produkt, nie wiem, za tydzień, tak? Albo potrzebuje go na Mikołajki. Czyli tak na dobrą sprawę robię zamówienie dzisiaj, ale żebym ja zrobił to zamówienie z darowizną, to muszę dostać informację wcześniej. Dlatego funnymoney.pl łamane przez kalendarz, tam jest taki kalendarz, to jest kalendarz Google'owy, który możecie zaimportować do swoich kalendarzy i w tym momencie będziecie mieć też u siebie w kalendarzu podgląd tego, kiedy komunikować, czyli na przykład, nie wiem, są walentynki, tak, to w walentynkach zobaczycie komunikację na koniec stycznia. Jest Dzień Kobiet 8 marca, to zobaczycie komunikację w połowie lutego, żeby w połowie lutego zachęcać o tym, że jest Dzień Kobiet. To ma dodatkowy taki aspekt, że dla tych, którzy czasami zapominają, jesteście taką przypominajką, czyli zobaczą u Was informacje, możecie pomagać przy okazji zakupów. Pamiętajcie, że za 2 tygodnie jest Dzień Kobiet. Ważna informacja. I kolejna rzecz, czyli kalkulator funnymoney.pl, łamane przez kalkulator. Zachęcam do tego, żebyście sobie spojrzeli na ten kalkulator i zobaczyli po prostu, jak to działa. Potem zachęcam do tego, żeby promować również ten kalkulator na różne sposoby. Ten kalkulator jest po to, żeby uświadamiać właśnie to, że każde zakupy się liczą, czyli każde zakupy, które ktoś robi w internecie, mają znaczenie. Tutaj widzicie właśnie na tej grafice, ta grafika po lewej stronie, ona już jest, ja tutaj celowo właśnie pobrałem już grafiki właśnie z tymi logotypami organizacji, tu mamy Koci Pazur na środku, Stowarzyszenie Nereusz po lewej stronie, Fundacja Podaj Dalej po prawej stronie. Tak wyglądają po prostu te grafiki, które możecie sobie pobrać i one są już gotowe w materiałach. Tu widzę, że się jakieś pytania mi się pojawiły z wcześniejszej prezentacji. Tak to jest, jak się kopiuje slajdy, ale jeśli macie jakieś pytania, to jest ten moment, kiedy chętnie na nie odpowiem. Tu się pojawiło pytanie, jak wziąć udział w Giving Tuesday. Giving Tuesday to jest taka otwarta inicjatywa, więc tak na dobrą sprawę każdy z Was może w tym wziąć udział na swój własny sposób. givingtuesday.pl.org. Giving Tuesday to jest inicjatywa, która pojawiła się w 2012 roku jako taki ruch, można powiedzieć, społeczny, taki w mediach społecznościowych głównie, gdzie dodajemy hashtag do różnych działań, żeby uświadamiać, że każdy z nas może coś podarować. Niektóre organizacje korzystają z tego po to, żeby podziękować darczyńcom, inni korzystają do tego, żeby rozpocząć na przykład kampanię świąteczną, a jeszcze inni korzystają z Giving Tuesday jako takiej akcji uświadamiającej, czyli dzisiaj jest Giving Tuesday i chcemy Wam powiedzieć na przykład, jakie są nasze osiągnięcia w tym roku, co dobrego zrobiliśmy w tym roku, czyli budują świadomość organizacji. Tutaj możecie, jak widzicie sobie na stronę dla organizacji, możecie sobie tam kliknąć dołącz, zgłosić tam taką kampanię i wtedy my też będziemy mieć świadomość i na profilu Giving Tuesday będzie na pewno o Was wspomniane. Agnieszka pyta, nasza organizacja dołączyła do funnymoney w październiku, wrzuciłam zaraz post na naszym fanpage'u, także na stronie internetowej dzisiaj post przypominający także Black Friday i zero reakcji, like, serca albo brak zaangażowania. To jest pytanie, na jakie posty wasi fani reagują? Bo może jest tak, że reagują tylko na określoną formę postów. Ja widziałem taki sposób u jednej z organizacji, która jest niewielką organizacją zajmującą się zwierzętami, taka lokalna organizacja, ale oni zrobili w ten sposób, że do każdych swoich postów, które wrzucają na Facebooka, o tym, co robią, co się zdarzyło, co się dzieje i tak dalej, wrzucają po prostu link z krótkim komentarzem, zrobisz zakupy w internecie, pomagaj nam bezpłatnie i link. Nic więcej nie robią, tylko i wyłącznie to, ale robią to w każdym poście. Mają taki podpis, jak nam pomagać i tam jest, nie wiem, darowizna i właśnie zakupy w internecie i po prostu jest link. Nie robią nic więcej. Może to jest w waszym przypadku sposób na to, żeby pozyskać właśnie tych wspierających przy okazji zakupów w internecie. Każda organizacja, firma, każdy, nie wiem, każdy, kto jest uczestnikiem, czy ma konto na Facebooku, ma inne grono osób obserwujących i te osoby inaczej reagują, inaczej na przykład korzystają również z Facebooka. W związku z tym to może wynikać z bardzo wielu różnych rzeczy. Ale jeśli jest tak, że na takie posty nie było reakcji, to jednym ze sposobów może być to, żeby dodawać linka w każdym poście, w każdym takim poście, w którym mówicie o czymkolwiek innym, o tym, co robi wasza organizacja.
Drugi sposób jest taki, żeby zaangażować się osobiście i wiem, że kilka organizacji tak zrobiło, po prostu zrobili filmik, gdzie prezes stowarzyszenia mówi o tym, słuchajcie, jak robicie zakupy w internecie, to tu jest taka fajna metoda na to, żeby nam bezpłatnie pomagać, zainstalujecie sobie przypominajkę i z każdych waszych zakupów część może trafić do naszej organizacji, a was to nic nie kosztuje. Czyli własne zaangażowanie kogoś z organizacji, albo możecie też zrobić po prostu takie nagrania z ekranu. Czyli słuchajcie, dzisiaj chcemy wam pokazać filmik, jak to działa i pokazać, jak się instaluje przypominajkę i potem jak na przykład się idzie na jakieś zakupy, co się w tym przypadku dzieje. Także myślę, że takie coś byłoby, w waszym przypadku bym to sprawdził. Zachęcam też Agnieszka do ciebie do dołączenia do grupy Fundraiserzy Funny Money. Wtedy też na grupie możemy trochę szerzej podyskutować na ten temat. Czy można wspierać na Funny Money bez założenia konta? Tak, można wspierać na Funny Money bez założenia konta. Ja wam tutaj nawet mogę to pokazać. Wejdziemy dla przykładu na Booking. Można również jak najbardziej anonimowo wspierać na Funny Money. Klikam aktywuj darowiznę. Jeśli ktoś nie chce zakładać konta, nie chce mieć podglądu tych swoich darowizn, to też ma tutaj taką opcję. No właśnie, zapisujemy informację o darowiznie. Tu jest taki przycisk kontynuuj anonimowo i ktoś może po prostu kliknąć kontynuuj anonimowo i wraca do partnera z aktywną darowizną. Czyli tak można w ten sposób pomagać, czyli jeśli ktoś nie chce zakładać konta, to jest też taka opcja. Mamy tu informację, że darowizna jest aktywna. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Albo na przykład, czy ty, Gabi, masz jakieś pytania? Bo podejrzewam, że albo czy chciałbyś coś, nie wiem, sprostować, sklaryfikować, czy nie wiem, powiedzieć swoimi słowami. Tak mi przyszło do głowy, że odnośnie tych materiałów właśnie, które się wyświetlają, bo nie wszyscy może wiedzą, że te materiały są nie tylko na Facebooka. Ten format pasuje też na Instagram, więc tam warto to wrzucać normalnie na swoje konto na Instagramie, zarazem na Facebooka, jak i Instagram. Nie trzeba specjalnych innych formatów. Także proponuję tam też te posty wrzucać, bo duża część osób korzysta sobie tylko z Instagrama, nie wchodząc na Facebooka. Musicie tam szukać też tych ludzi i często do nich komunikować, przypominać właśnie tylko o tym, żeby robić zakupy przez Funny Money, bo każdy grosz do grosza, powiem tyle. I dzisiaj też na Instagramie pojawiła się informacja, że jakaś organizacja dostała wpłatę na niecałą złotówkę. Ale dziewczyna to skomentowała, że tak czy siak no, trzeba informować wszystkich o tym, bo taka złotówka jedna od jednej osoby no, może się zamienić w fajną sumę, która gdzieś tam raz na kwartał wpłynie na konto fundacji. Więc te wszystkie kanały jak najbardziej trzeba wykorzystywać. I co jeszcze ważne, tak jak Marek tu wspomniał, to pytanie Agnieszki było, że nie ma żadnej reakcji, nic się nie dzieje. Warto właśnie jako człowiek, jako osoba pokazać się w kanałach social mediowych i zachęcać, informować, tłumaczyć nie grafiką jakąś, nie rysunkiem, ale taką żywą osobą z rzeczywistych rzeczy, które się dzieją. To najbardziej działa, to ma też lepszy zasięg, bo Facebook na przykład taką grafikę zrzuci gdzieś na koniec i nikt tego nie zobaczy, a jeżeli się nagra jakiś filmik krótki, czy zrzuci się zdjęcie i napisze prostymi słowami, to gdzieś to będzie miało więcej lajków, na pewno wśród fanów i gdzieś to wskoczy wyżej informacje na Facebooku, więcej osób to zobaczy, więc reagujmy, róbmy posty takie w czasie rzeczywistym i osobiste, z serca, pełne emocji, więc to na pewno będzie miało dużo, dużo lepszy zasięg. Dzięki. No właśnie tu się pojawiła też podpowiedź od Andrzeja, że warto takiego linka do Funny Money wrzucić do stopki mailowej. Czyli po prostu tak jak mówiłem o tej informacji w poście, gdy ktoś tam załącza do każdego posta, tak można to samo wrzucić również w stopki mailowej. Zawsze, gdy wysyłacie maila do kogokolwiek, w tym momencie pojawia się to, że przy okazji zakupów można również was wspierać. Pamiętajcie, że zakłada się jedna osoba w ciągu dnia dołączy do was, kolejnego dnia kolejna osoba. I w ten sposób jak gdyby zbiera się taka grupa osób, nie wiem, 30, 50, 100, a w stanie nawet więcej, które tak na dobrą sprawę niewiele więcej robią, a te wszystkie kwoty, te złotówki się sumują, czasami to są grosze, ale one się wszystkie sumują, no i z tego się zbiera później. No, jak wejdziecie sobie na Funny Money, to zobaczycie, ile w ten sposób zostało zebrane, tak? No, 2 400 000 i pamiętajcie, że tak, wy jako organizacja nic za to więcej nie zapłaciliście i osoba, która robi zakupy w internecie nic więcej nie zapłaciła. I serwis Funny Money może funkcjonować, bo
bo my się utrzymujemy z budżetów właśnie tych naszych partnerów. Więc właśnie Marek, może jeszcze raz powiedz, bo tu wcześniej było pytanie, jak wytłumaczy się osobom, że to nic nie kosztuje, jak ktoś jakby nie wie, jak ten schemat działa, że robiąc zakupy boi się, że zapłaci, nie wiem, złotówkę więcej za to, że pomaga, a tu padło pytanie od Krystiana właśnie, jak przekazać, jak to wytłumaczyć tym ludziom, że to nic nie kosztuje. Ja bym powiedział, że to jest mechanizm, w którym wszyscy wygrywają, bo wiadomo, że skądś te pieniądze muszą się brać i one się biorą po prostu od partnera, ale to jest mechanizm, w którym wszyscy wygrywają, tak? No bo partner dzięki temu ma sprzedaż, czyli zarabia, ten wasz wspierający ma ten produkt, który chciał w tej samej cenie, a wy jako organizacja macie to robić. No, stąd się gdyby te pieniądze biorą. Można powiedzieć, że te pieniądze biorą się z tych budżetów partnerów, tak? Bo oni dzięki temu mają zysk, mogą dalej działać, przyciągają klientów. Na chłopski rozum bym powiedział. Jeszcze jedna rzecz, przypomniało mi się to, o czym chciałem wam powiedzieć. Bo czasami się pojawiają pytania o prywatność czy bezpieczeństwo przypominajki. Przypominajka, rozszerzenie do przeglądarki jest proste jak konstrukcja CEPA. To znaczy, raz w ciągu dnia, co maksymalnie 2 godziny, pobiera sobie czy aktualizuje sobie informacje o aktualnych partnerach w Animani. I później tylko patrzy na wyniki wyszukiwania w Google. Jeśli znajdzie tam, porównuje sobie po prostu, tak? Znalazłem tam partnera, ok, wyświetlam serduszko, tak? Albo jeśli ktoś wejdzie na stronę partnera, sprawdza, czy ten adres strony partnera jest też u nas, jeśli jest, ok, to jest partner, wyświetlamy informacje, jak to wideo robi. Przypominajka, to jest proste rozszerzenie, ono żadnych informacji użytkownika nie zbiera, żadnych informacji nie przechowuje, jedyne co to informacje jakieś tam statystyczne, tak, ale żadnych prywatnych informacji użytkownika ona nie przechowuje, nie zapisuje, jest to bardzo proste rozwiązanie, proste, a funkcjonalne. Tomasz napisał, że można też zaprosić, tak, czyli te osoby, które dołączą do was, do wspierania was przy okazji zakupów, dostaną też po kilku dniach zachętę do tego, żeby zaprosić swoich znajomych, tak? Czyli patrzcie też na tych waszych darczyńców, na tych waszych potencjalnych wspierających przy okazji zakupów, jako to, że ta jedna osoba, jak się przekona do tego, że to działa, zobaczy, że to działa, no to będzie wam zachęcać innych, będzie zachęcać swoich znajomych. My mamy też takie materiały, w materiałach to znajdziecie, zachęcające do zapraszania. Tam dla tych zapraszających jest taki mechanizm dodatkowych 5 zł i w momencie, gdy ktoś zarejestruje się z zaproszenia, skorzysta z Pani Mani, no to dodatkowe 5 zł trafi do Waszej organizacji. Możecie zachęcić Waszych wspierających do tego, żeby oni zaprosili swoich znajomych. I co jest, myślę, że też istotne, ja jeszcze raz się zaloguję na konto, bo jedną rzecz wam pokażę, bo jeśli jesteście administratorem waszego konta, to właśnie możecie sobie zobaczyć i tutaj jest coś takiego jak wspierający, czyli możecie sobie codziennie spojrzeć, czy raz w tygodniu spojrzeć, ilu wspierających pozyskaliście w danym tygodniu. Tak? Będziecie widzieć informacje, kiedy ktoś się zarejestrował, jakie jest imię i no tu jakieś szczegóły. Oraz oczywiście historia darowizn. Zachęcam do zaglądania do tego, po to, żeby jakby mieć świadomość efektów, tak? Czyli jeśli zobaczycie, że nie wiem, w poniedziałek puściliście posta i po tym poście się 4 osoby zarejestrowały albo mieliście 20 czy 30 darowizn, no to widzicie, że tego rodzaju post działa. Ja myślę, że to jest bardzo istotne też ze względu na to, że tak jak powiedziałem, każdy z was ma troszeczkę inne grono wspierających i inaczej te osoby funkcjonują. I to chyba na tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to zapraszam też do grupy Fundraiserzy Fanimani. I tutaj macie też linka calendly.com łamane przez Fanimani. Jeśli chcielibyście się umówić na taką indywidualną rozmowę ze mną, to tam możecie sobie wejść, zobaczycie dostępne terminy i możecie sobie zarezerwować jakiś termin rozmowy takiej online. Dziękuję bardzo za waszą uwagę. Dziękuję również Gabi za pomoc, za przygotowanie. Dzięki. I za te wszystkie materiały, które też przygotowaliście w tym miesiącu i przygotowujecie. Zawsze do usług. Dzięki bardzo, do usłyszenia i dobrego do następnego webinara. Cześć, hej. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.